Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Ostatnio na moim kanale opowiadałam wam o zastosowaniu jadu pszczelego w kosmetykach. A dziś będzie właśnie o polskiej marce, która produkuje tego typu kosmetyki. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Marka Apigen Royal, bo to o niej dzisiaj będzie film, zadebiutowała w 2018 roku na targach fryzjersko-kosmetycznych w Nadarzynie. I to był ten przełomowy początek właśnie dla marki. To, co jest bardzo ciekawe, to przede wszystkim historia marki oraz to, kto tę markę tworzy. A uwaga, są to panowie, biotechnolodzy, którzy mają ogromną pasję. Pasję związaną nie tylko z samą dziedziną biotechnologii, ale również z tym, co daje nam natura i jak możemy ją wykorzystać w kosmetologii, jak możemy tę kosmetologię poszerzać. No i właśnie tak to się wszystko zaczęło. Pszczoły, moi drodzy, to jest właśnie ten początek, taki zalążek, od którego zaczyna się historia marki i tworzenie kosmetyków Apigen Royal. A dlaczego? Dlatego, że pszczoły dają nam ogromne możliwości i mają niesamowity potencjał, który właśnie właściciele, założyciele marki Apigen Royal wykorzystują w swoich kosmetykach. I tak jak już wam wspominałam w poprzednim filmie, mamy tutaj preparaty zawierające między innymi jad pszczeli, ale są tutaj również miód, jest również propolis i jest wiele innych ciekawych składników. Mi osobiście bardzo podoba się podejście założycieli marki, między innymi do kwestii skóry i jak pięknie oni mówią, jak ją opisują, ale też ich podejście właśnie do natury i do wykorzystania jej potencjału w kosmetykach. I mimo tego, że marka Apigen Royal jest, można powiedzieć, nową marką na rynku kosmetycznym, to bardzo wiele takich plusów rzuca nam się od razu w oczy. Między innymi to, że widać bardzo dobrze opracowane formuły kosmetyków i też marka zwraca uwagę na stężenia substancji aktywnych wykorzystywanych właśnie w tych preparatach, które przede wszystkim muszą dawać efekty. Poza tym, jeśli przyjrzycie się składom, a za chwilę będziemy też omawiać poszczególne kosmetyki marki Apigen Royal, to zwrócicie uwagę, że nie ma w nich żadnych substancji kontrowersyjnych. Nie ma tutaj jakichś kontrowersyjnych konserwantów, parafiny, silikonów, ftalanów, parabenów. No po prostu takich substancji tutaj nie ma. Natomiast jest wiele świetnych substancji aktywnych, które cieszą się dużą popularnością ze względu między innymi na ich działanie, ale połączenie tych różnych substancji aktywnych daje nam bardzo interesujące, ciekawe formuły kosmetyków. Jeśli już jesteśmy przy samej marce Apigen Royal, to muszę jeszcze podkreślić bardzo ważną sprawę, a mianowicie badania. Ponieważ marka informuje nas na swojej stronie internetowej, że jest marką, która posiada swoją siedzibę w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, dzięki czemu sama też przeprowadza badania, analizuje kosmetyki, ich składy. I jeśli będziecie przeglądać sobie stronę marki, to zwrócicie uwagę, tam są również podane badania. Możecie sobie zobaczyć te statystyki, analizy, badania poszczególnych substancji aktywnych wykorzystywanych właśnie w kosmetykach marki Apigen Royal. No ale jak to w moich filmach bywa, kiedy analizujemy markę, no to wiadomo, musimy dowiedzieć się troszeczkę o jej historii, ale też ja zwracam uwagę na różne szczegóły, jeśli chodzi o analizowanie danej marki, jak między innymi strona internetowa, to jak się na niej poruszamy, jak ona wygląda, jak ona jest stworzona właśnie dla nas, dla konsumentów. I muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, jak jest przedstawiona strona internetowa. Znajdziemy na niej wiele fajnych informacji. Mamy oczywiście informacje o produktach i mamy sklep internetowy, gdzie te kosmetyki możemy sobie zamówić. Mamy również informacje o marce, ale to, co też wyróżnia Apigen Royal i stronę internetową, to między innymi blog. I ta
tam na blogu znajdziecie dużą ilość fantastycznie przygotowanych artykułów. Artykułów naukowych, artykułów opracowanych pod względem zastosowania jadu pszczelego, substancji aktywnych, które znajdują się właśnie w kosmetykach Apigen Royal i wiele, wiele innych. Polecam Wam szczególnie przeczytanie sobie tych artykułów, bo jest to dla nas ogromna dawka wiedzy i powiem Wam, że za każdym razem, kiedy czytam sobie właśnie te artykuły na stronie, dowiaduję się czegoś nowego i to też sprawia, że ta marka staje się dla mnie jeszcze bardziej ciekawa. To jest na pewno ogromny plus dla marki, właśnie tego typu artykuły, dzięki którym my, konsumenci, dowiadujemy się więcej, ale też dowiadujemy się więcej na temat marki. Nie tylko substancji aktywnych, nie tylko samych kosmetyków, ale też marki. I powiem Wam, że jest tam taki jeden artykuł, gdzie marka opisuje m.in. sposób pozyskiwania jadu pszczelego i wykorzystywanie go w kosmetykach marki Apigen Royal. Bo jak później się zorientujecie i zresztą pisaliście już mi pod filmem dotyczącym jadu pszczelego, to nie są tanie kosmetyki. Dlaczego to nie są tanie kosmetyki? Przede wszystkim ze względu na ten główny podstawowy surowiec, czyli jad pszczeli. Moi drodzy, mówi się o tym, że jad pszczeli to jest takie kosmetyczne złoto. To jest drogi surowiec, ale też musicie zwrócić uwagę na to, jak jest on pozyskiwany, jak jest on otrzymywany. A tutaj największą pracę tak naprawdę dają nam pszczoły. I wspominałam Wam o tym, że do wytworzenia 1 grama jadu pszczelego potrzeba aż 9000 pszczół. Więc wyobraźcie sobie, jaka to jest ilość, jaka to jest praca. My właśnie za to płacimy. Czyli kosmetyki, no, nie wyobrażam sobie, żeby te kosmetyki były niesamowicie jakoś tanie, bo no, płacimy za wykonanie, płacimy za pracę, płacimy za pszczoły, za surowiec, ale moi drodzy, płacimy też za inne substancje aktywne, które znajdują się w tych kosmetykach. Poza tym musicie też wziąć pod uwagę to, że są to kosmetyki nowoczesne. Dlaczego są to kosmetyki nowoczesne? Dlatego, że znajdziemy w nich m.in. promotor przenikania, dzięki któremu substancje dostają się głębiej do naszej skóry i też efektywniej działają. Już odstawmy sobie na moment same substancje aktywne, które mamy w tych kosmetykach i które działają na naszą skórę, ale też sposób wykorzystywania ich w formule i ich działanie na naszą skórę, żeby te kosmetyki przynosiły jeszcze lepsze efekty i w szybszym czasie marka wykorzystuje ten potencjał biotechnologiczny, ale wykorzystuje też m.in. promotor przenikania. Ja Wam o promotorach przenikania opowiadałam już w oddzielnym filmie i tłumaczyłam Wam, jak to jest dla nas ważne, nie tylko dla nas konsumentów, klientów kosmetycznych, ale również właśnie zastosowanie promotorów przenikania w kosmetykach. Także oczywiście ten film Wam się tutaj gdzieś wyświetli na górze, ale ja zostawię Wam jeszcze link do niego w opisie. Moi drodzy, wróćmy jeszcze na chwilę do strony internetowej marki i kiedy wejdziecie sobie w poszczególny produkt na stronie, to zobaczycie bardzo ładnie przygotowaną tę dawkę informacji, która jest dla nas konsumentów bardzo istotna. Mamy opisany produkt, mamy opisane jego zastosowanie, działanie, ale mamy podany pełny skład INSI. Oprócz tego mamy wyróżnione substancje aktywne, które działają w danym produkcie i jak one działają. To, co mi osobiście bardzo się podoba, to jak zjedziecie sobie na dół strony, to zobaczycie tam pytania. Pytania, które najczęściej pojawiają się od nas, konsumentów, w stosunku do producenta, czyli na przykład do jakiego typu skóry te kosmetyki się nadają, albo jak działa dana substancja aktywna. I tutaj podkreślam, jak sobie rozwiniecie każde pytanie, macie odpowiedź producenta właśnie na Waszą ciekawość, na Wasze pytanie. Więc to też jest bardzo fajna sprawa. No oczywiście na stronie znajdziemy takie informacje jak cena, pojemność danego produktu i to też jest bardzo ważne, oraz opinie, które polecam przeczytać, bo są naprawdę pozytywne. W samej ofercie marki Apigen Royal znajdziemy kilka produktów, ale są to naprawdę takie wyjątkowe produkty. Mamy przede wszystkim kosmetyki oczyszczające naszą skórę i mamy tutaj pianę micelarną oraz pastę peelingującą. Mamy również tonik, który wiadomo po takim oczyszczaniu powinien przywrócić naszej skórze jej naturalny pH. Ale mamy również serum i tutaj
zatrzymam się na chwilę, bo w związku z tym, że kosmetyki są drogie, nie każdy może być pewny, jak one działają, jak będą działały na jego skórze, to marka daje nam taką możliwość, że oprócz standardowej pojemności takiego serum, możemy również zakupić sobie tester, miniaturkę w dużo niższej cenie i przetestować, sprawdzić, zanim zdecydujemy się na pełnowymiarowy produkt. To samo dzieje się w przypadku kremu do twarzy, który również jest w ofercie, jest dostępny w dwóch pojemnościach, czyli tej standardowej, jak i testera. Ale na stronie mamy również zestawy, różne połączenia różnych kosmetyków, więc tak naprawdę możemy za jednym zamachem kupić sobie dwa produkty albo wszystkie produkty, to już tutaj zależy od Was. Jeśli chodzi o ceny, to ceny mamy tak od 45 zł w górę, aż do 700 zł za zestaw. Moi drodzy, idziemy dalej i jeśli już jesteśmy przy kosmetykach, a zaraz będziemy sobie omawiać poszczególne produkty, to zatrzymam się jeszcze na moment przy substancjach aktywnych, które możemy znaleźć w kosmetykach marki Apigen Royal. Oczywiście ja nie będę Wam teraz wymieniać wszystkich tych substancji, bo jest ich naprawdę dużo. Ale wśród takich, które moim zdaniem bardzo fajnie wyróżniają się na tle innych kosmetyków polskich marek, jest m.in. właśnie jad pszczeli. Jad pszczeli, o którym już Wam opowiadałam, więc też filmik wyświetli Wam się tutaj na górze, zostawię Wam do niego link w opisie i polecam Wam bardzo serdecznie zapoznać się z tym filmem, bo tam przekazuję Wam trochę ciekawostek, ale też bardzo fajnych informacji związanych z jadem pszczeli. Co nam daje jad pszczeli? No oczywiście, mamy tutaj działanie przeciwzmarszczkowe, czyli działanie podobne do botoksu, mamy działanie przeciwzapalne, przeciwtrądzikowe, przeciwprzebarwieniom. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Ale wśród innych substancji aktywnych, które znajdziemy m.in. w marce Apigen Royal, jest propolis. Propolis przyspiesza proces gojenia i regeneracji tkanek, hamuje również stany zapalne w skórze. Mamy również kwaternizowany miód, który działa efektywniej niż gliceryna, lepiej wiąże wodę, dzięki czemu zapobiega przesuszeniu naszej skóry. I w niektórych właśnie produktach marki znajdziecie albo propolis, albo miód, albo jad pszczeli, ale to jeszcze nie wszystko. Ale moi drodzy, w kosmetykach marki właśnie Apigen Royal znajdziemy taką substancję, która ostatnio też bardzo często pojawia się m.in. w medycynie estetycznej i jest to hydroksyapatyt wapnia. Kiedy pierwszy raz pokazałam Wam te kosmetyki na moim Instastory, padło od niektórych osób kilka pytań, jak to jest możliwe, że właśnie w kosmetykach jest wykorzystywana ta substancja, skoro korzysta się z niej m.in. w medycynie estetycznej. A moi drodzy, hydroksyapatyt wapnia jest taką substancją, która bardzo fajnie wpływa na skórę, sprawia, że staje się ona elastyczna, zmarszczki są wypełnione, ale też daje ten efekt biorewitalizacji. Kiedy opowiadałam Wam jesienią jeszcze o kwasach w kosmetykach, mówiłam Wam wtedy, że jest taki jeden kwas, który jest bardzo, bardzo ciekawy ze względu na swoje działanie, ale też bardzo może nie do końca taki popularny, jakby nam się wydawało, jest to kwas sikimowy. Ja Wam wtedy opowiedziałam dokładnie, co ten kwas robi, ale tutaj okazuje się, że marka Apigen Royal właśnie ten kwas wykorzystuje w swoich kosmetykach, moi drodzy. I połączenie kwasu sikimowego, połączenie z jadem pszczelim, połączenie z propolisem czy z innymi substancjami daje bardzo fajne oddziaływanie na naszą skórę. Działanie przeciwzapalne, działanie antybakteryjne, działanie przeciwtrądzikowe, przeciwzapalne, czyli właśnie łagodzenie tych stanów zapalnych, ale również działanie na przebarwienia. I jeszcze jedna substancja, którą możemy znaleźć w kosmetykach marki Apigen Royal, na którą też chciałabym Wam zwrócić uwagę, jest m.in. peptyd mleczka pszczelego. O peptydach też już był film na moim kanale, ale tego peptydu akurat nie wymieniłam, a to też jest bardzo ciekawa substancja aktywna. I moi drodzy, peptyd mleczka pszczelego przyspiesza regenerację naskórka, wyrównuje koloryt i również wygładza naszą skórę. Czyli jak najbardziej stosowany w kosmetykach takich regenerujących, nawilżających, odbudowujących, ale też fajnie, żeby ten peptyd mleczka pszczelego znajdował się w kosmetykach przeciwzmarszczkowych do skór dojrzałych.
Peptydy to jest w ogóle fantastyczna sprawa. No i zobaczcie teraz. Mamy miód, mamy propolis, mamy jad pszczeli, mamy ten peptyd mleczka pszczelego, mamy ten hydroksyapatyt wapnia. Naprawdę, słuchajcie, kwas szikimowy. Świetne, świetne substancje aktywne. A polska marka produkująca, no naprawdę, ja jestem, słuchajcie, pod ogromnym wrażeniem i uważam, że te kosmetyki są genialne. Ale teraz przejdziemy sobie do omówienia tych produktów, które sama przetestowałam, które sama sprawdziłam na mojej skórze. Opowiem wam, co znajduje się w ich składach i jak one też działają. Mogłabym powiedzieć, że przetestowałam prawie wszystkie kosmetyki marki Epigen Royal. Jednego nie znam, pasty peelingującej, ale to się, słuchajcie, zmieni, bo też mam ochotę ją przetestować. Natomiast pierwszy produkt, o którym chciałabym wam powiedzieć, to jest właśnie propolisowa piana micelarna. Jak widzicie, mamy tutaj opakowanie z pompką, bardzo wygodne, absolutnie nic się nie dzieje. Fajnie ta pianka, pompka dozuje nam piankę. Ja już w ogóle na moim Instagramie pokazywałam wam konsystencję tych kosmetyków, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z was posiada konto na Instagramie, dlatego też dzisiaj jeszcze raz opowiem wam o konsystencjach tych produktów. No i właśnie, jeśli jesteśmy przy piance, to muszę wam powiedzieć, że sama ta pianka jest bardzo taka kremowa, niesamowicie przyjemna i gęsta, przez co też jest ona wydajna, bo wystarczy wam jedna, maksymalnie dwie pompki, żeby umyć twarz, szyję, a nawet dekolt. I tak naprawdę, mimo tego, że mamy tutaj pojemność 150 ml, to w porównaniu do wszystkich kosmetyków, ten chyba najmniej mi się zużywa, a stosuję regularnie, codziennie. No i właśnie to pokazuje, że pianka jest bardzo, bardzo wydajna. Ma też taki delikatny zapach, ale ten zapach absolutnie nie będzie wam przeszkadzał. On momentalnie szybko ulatnia się ze skóry. No i teraz pianka w połączeniu z wodą na naszej skórze zaczyna tworzyć taką emulsję, kremową, przyjemną emulsję. Przez to też fajnie pracuje i fajnie się ją rozprowadza. Absolutnie nie dochodzi do żadnego podrażnienia, żadnego pieczenia, swędzenia na skórze. I to, co mi się podoba, to to, że jest to nie tylko pianka oczyszczająca, ale właśnie pianka micelarna, bo mamy tutaj w składzie micele, zaraz wam to wszystko przedstawię. Pianka bardzo dobrze oczyszcza skórę. Co prawda, muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o zmywanie makijażu, to ja jej nie stosowałam. Ja wolę zupełnie inne produkty do zmywania tej pierwszej warstwy makijażu, inne konsystencje. Jak wiecie, ja uwielbiam pianki w pielęgnacji, ale jako ten drugi krok, ewentualnie pianka jako oczyszczenie w porannej pielęgnacji. I tutaj sprawdza się świetnie. Muszę też dodać, że doczyszcza skórę, bo jeśli wykonam sobie ten pierwszy krok do makijażu innym preparatem, no to później muszę jeszcze tą skórę doczyścić i zmywając piankę, a ja stosuję w tym celu takie bawełniane ręczniczki, widzę, co tam jeszcze na tej skórze pozostało, co udało się zmyć z tej mojej skóry i zostało właśnie na ręczniczku. Więc pianka jest naprawdę genialna. To jest ten produkt, jeśli w ogóle chcecie coś przetestować i od czegoś zacząć, to myślę, że spokojnie możecie spróbować na początek właśnie tę piankę. Ona będzie idealna do każdego typu skóry. Nie ma po niej takiego uczucia ściągnięcia. No coś fantastycznego. No dobrze, ale zwróćmy teraz uwagę na to, co mamy w składzie tej pianki. No i tutaj mamy wodę, mamy substancję powierzchniowo-czynną, która będzie oczyszczała skórę. Mamy humektant, mamy emulgator, glicerynę, pantenol łagodzący, mamy właśnie kwas sikimowy, miód, ekstrakt z miodu czarnych pszczół szwajcarskich, maltodekstrynę, glukozę, składnik NMF, mocznik, alantoinę, kwas glutaminowy, lizynę, kwas hialuronowy, kwas mlekowy, mamy micel, emulgator, propolis, no i oczywiście konserwanty. Czy wy to widzicie, ile w takiej piance jest fajnych, ciekawych substancji aktywnych, mimo tego, że jest to pianka? Czyli mamy składniki, mamy te lekkie detergenty, które będą oczyszczały skórę, mamy też składniki, które będą zapobiegały właśnie tym efektom takiego ściągnięcia, przesuszenia naszej skóry po myciu. Mamy oprócz tego substancje złuszczające, jak właśnie kwas sikimowy. Jak dla mnie bomba. Następny w kolejności jest oczywiście tonik,
który już całkowicie zużyłam, więc nawet nie mogę Wam tutaj nic pokazać, jeśli chodzi o buteleczkę. No wiecie, jak toniki się zużywają. No jeśli stosujemy je dwa razy dziennie, no to nie ma się co dziwić, że tonik zużyje nam się szybko. Ten preparat stosujemy na wacik i delikatnie przemywamy nim, przecieramy tym wacikiem naszą skórę. Ewentualnie możecie sobie w zagłębienie dłoni troszeczkę go sobie wylać i też wklepać bardzo tak ostrożnie waszą skórę. Jak widzicie, opakowanie mamy znowu dosyć duże. Tutaj mamy 200 ml pojemności, tak? I mamy pompkę. Bardzo wygodną pompkę. Nic absolutnie podczas stosowania mi się nie działo, nic się nie zacinało. Ale tutaj mamy informację, że jest to tonik do twarzy, który ma pH 5, więc świetnie. A co mamy, jeśli chodzi o składniki aktywne? Mamy tutaj wodę, humektant, emulgator, uwodorniony olej rycynowy, depantenol, kwaternizowany miód, jad pszczeli, kwas shikimowy, konserwant, kwas hialuronowy, sekwestrant, dwa konserwanty i zapachy. Cała linia produktów marki African Royal ma bardzo taką podobną nutę, ten aromat. On jest delikatny, przyjemny. I też momentalnie ulatnia się ze skóry. Ale po nałożeniu tego toniku w aplikacji na skórę możecie odczuć takie delikatne mrowienie. Czyli to działanie jadu pszczelego na naszą skórę. Zwróćcie uwagę, że znowu mamy tutaj depantenol, czyli działanie łagodzące. Mamy substancje nawilżające, jak m.in. kwas hialuronowy, ale mamy też właśnie jad pszczeli i mamy też m.in. ten kwaternizowany miód. Dodatkowo tonik wzbogacony jest znowu o kwas shikimowy, czyli też będziemy mieć to takie złuszczanie delikatne naszej skóry, ale też jej rozświetlenie, wygładzenie. I to jest też bardzo fajny preparat, który polecam szczególnie osobom posiadającym skórę mieszaną i tłustą. Ja w ogóle po stosowaniu tych wszystkich kosmetyków zauważyłam ogromne zmiany na mojej skórze, a jak wiecie, jestem posiadaczką skóry wrażliwej i mieszanej. Opowiem Wam o tym na końcu, bo to też będzie bardzo ciekawe. Natomiast polecam, tonik po aplikacji też daje takie uczucie nie tyle wygładzenia, ile jakby Wasza skóra piła ten produkt i była dobrze nawilżona, taka miękka i gładka w dotyku, bardzo przyjemna. Także dwa produkty, piana i tonik, jak najbardziej na tak. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do omówienia serum. Jak widzicie, pojemność tutaj o taka nie dosyć duża, niestandardowa, mniejsza, ale mamy znowu wygodne opakowanie z pompką, które też bardzo fajnie dozuje produkt. I ja stosowałam dwie takie pompki, które bardzo dobrze rozprowadzały mi się na skórze twarzy, szyi i odrobina jeszcze na dekolt. Resztki wmasowywałam jeszcze dodatkowo, słuchajcie, w moje dłonie. No po prostu chciałam wykorzystać ten produkt najlepiej jak się da i na wszystkie możliwe sposoby. On ma też taką przyjemną, lekką konsystencję wodno-żelową, która ładnie pracuje na skórze i absolutnie nie pozostawia żadnej takiej tłustej i lepkiej warstwy. Pachnie, tak jak wspomniałam, bardzo podobnie jak wcześniejsze produkty, chociaż powiedziałabym, że wydaje mi się, że delikatniej pachnie niż pianka i tonik. Przynajmniej takie są moje odczucia, jeśli chodzi o zapach tego produktu. Co się dzieje po jego nałożeniu? On bardzo szybko się wchłania i można na niego zaaplikować krem. Przetestowałam serum z różnymi kremami, zarówno w dziennej i wieczornej pielęgnacji. Ze wszystkimi było tak samo, czyli nie było tego efektu, który czasami się pojawia, rolowania kremu. Nie, każdy krem pracował bardzo dobrze na takiej skórze, na której wcześniej zaaplikowałam serum. Nie było efektu ściągnięcia, podrażnienia, pieczenia, zaczerwienienia. Owszem, w pierwszym kontakcie pojawił się taki moment delikatnego szczypania, który momentalnie też znikał. Natomiast skóra po zastosowaniu w ciągu dnia tego serum była w bardzo dobrym stanie, ale najfajniejsze efekty zauważyłam, kiedy stosowałam krem i serum w wieczornej pielęgnacji, bo rano miałam wrażenie, że moja skóra jest tak pięknie rozświetlona i wygładzona, taka, wiecie, taka świeża, taka lekko zaróżowiona, bardzo przyjemne odczucie. Co mamy w składzie tego serum?
Tutaj znajdziemy wodę, humektant, mamy kwas sikimowy, glicerynę, pantenol, argininę, uwodorniony olej rycynowy, jad pszczeli, konserwanty, zagęstnik, bentonit, olej z oliwek, estry uwodornionej oliwy, regulator pH, krzemionkę, kwas mlekowy, skwalen, wyciąg z chlorelli, sól morską, witaminę E, sekwestrant i związki zapachowe. No i widzicie, znowu mamy te ciekawe substancje aktywne. Mamy jad pszczeli, na którym oczywiście nam najbardziej zależy. Mamy kwas mlekowy, który też daje bardzo fajny efekt na skórze, rozświetlenia, rozjaśnienia, działania na przebarwienia. Czyli tutaj mogłabym powiedzieć, że właśnie ten efekt, który ja widzę najbardziej w tej porannej pielęgnacji. Ale, moi drodzy, połączenie tego serum z kremem to już jest w ogóle jakaś bomba. No właśnie, krem. Krem posiada znacznie większe opakowanie, ale jest ono bardzo podobne jak w przypadku serum, czyli znowu mamy pompkę. Zwróćcie uwagę, jak higieniczne opakowania posiadają produkty marki Apigen Royal. Nie musicie absolutnie wkładać sobie nigdzie paluszka, wyciągać, nie wiem, myśleć nad tym, że coś tam się do produktu dostanie. Nie, mamy pompki, mamy naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Ten krem, czyli regenerująco-nawilżający, jest kremem, który posiada białą, bardzo taką przyjemną konsystencję, lekką, nietłustą, dobrze rozprowadza się na skórze, bardzo ładnie na nim pracuje, fantastycznie łączy się właśnie z serum, ale można go oczywiście stosować samodzielnie w porannej i wieczornej pielęgnacji. Natomiast bardzo fajnie sprawdza się w porannej pielęgnacji pod makijaż. Stanowi dla niego, mogłabym powiedzieć, nawet taką bazę. I przetestowałam na różnych produktach, tych lżejszych, cięższych podkładach i kremach BB i CC. Ze wszystkimi było tak samo. Czyli bardzo dobrze się one później po nim nakładały, ładnie pracowały. I teraz, uwaga, co mamy w składzie tego kremu? Tutaj znajdziemy wodę, glicerynę, masło shea, mamy mocznik, mamy emolienty, estry masła shea, olej z ziaren owsa, witaminę C, peptyd mleczka pszczelego, witaminę E, humektant, pantenol, konserwant, kwas mlekowy, zagęstnik, cysteinę, glutation, sekwestrant, konserwant, związki zapachowe i uwaga, lecytynę, maltodekstrynę, glukozę, lizynę, kwas glutaminowy, alantoinę, zeolit, ekstrakt z bobrka trójlistnego i właśnie hydroksyapatyt wapnia. Czyli to będzie krem, który po pierwsze nada się do każdego typu skóry, po drugie można go stosować w porannej, wieczornej pielęgnacji i również pod makijaż, ale można też samodzielnie. Po trzecie, będzie świetnie nawilżał i wygładzał, czyli z jednej strony będzie dawał nam efekt regeneracji naskórka, odbudowy naskórka, nawilżenia, będzie łapał tą wodę uciekającą z naszego naskórka, chronił naszą skórę przed działaniem substancji zewnętrznych, wygładzał delikatnie nasze zmarszczki, czyli coś dla osób, które już posiadają pierwsze zmarszczki, albo też dla osób ze skórą dojrzałą, które właśnie czegoś takiego szukają. Ale moi drodzy, on będzie też bardzo fajnie działał na tak zwane acne tarde, czyli to trądzik dorosłych, na wszelkiego rodzaju zmiany zapalne. No i teraz opowiem Wam, co zauważyłam przy stosowaniu połączenia tych wszystkich kosmetyków, a zwłaszcza tych dwóch. Moi drodzy, i teraz na zakończenie dzisiejszego filmu opowiem Wam taką małą historię podczas stosowania, testowania tych kosmetyków. Co się ciekawego wydarzyło? Otóż, kiedy zaczynałam testować sobie dwa miesiące temu te kosmetyki, to jak to zazwyczaj bywa w tych dniach PMS-u, wszystkie kobiety będą wiedziały, o co chodzi, zazwyczaj w okolicy brody coś mi wyskakuje. I wiecie, to są takie, jak to się czasami mówi, takie gulki bolące podskórne, które potrafią utrzymywać się bardzo długo na skórze, ale też pojawił mi się taki wyprysk w okolicach ust, tutaj w jednym miejscu, to absolutnie nie była opryszczka. No i ja sobie zaaplikowałam w te miejsca właśnie to bolące miejsce na brodzie i tutaj przy ustach serum, wklepałam dokładnie, a później jeszcze oczywiście rozsmarowałam krem. I nie mogłam uwierzyć w to, co się wydarzyło
po 2 dniach. Totalnie, słuchajcie, zszedł mi właśnie ten, zniknął mi ten wyprysk przy ustach i zniknęła mi ta boląca gulka. A jak mam 38 lat prawie, nigdy w życiu coś takiego mi się nie zdarzyło. Oczywiście, stosowanie maści cynkowej powodowało, że te zmiany szybciej się goiły. Nie dochodziło do takich zmian zapalnych, czy na przykład olejku z drzewa herbacianego. Ale to się nigdy, słuchajcie, nie zdarzyło po 2 dniach. Ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. I mówię, to na bank są te kosmetyki, bo właśnie je aplikowałam właśnie szczególnie w tych miejscach. Także byłam pod ogromnym wrażeniem i dzisiaj do tej pory jestem pod ogromnym wrażeniem, że tak niesamowicie zadziałały właśnie na te stany zapalne, na te zmiany na mojej skórze. Zauważyłam również już po miesiącu stosowania tych kosmetyków zmniejszenie rozszerzonych porów w okolicy właśnie tutaj nosa. Jako posiadaczka skóry mieszanej wiem, i zazwyczaj osoby posiadające skórę tłustą i mieszaną, te pory skórne mają znacznie bardziej rozszerzone. One się zmniejszyły. Nie mam takiego dużego problemu z nadprodukcją sebum w strefie T, jak to zazwyczaj bywa. Mam wrażenie, że moja skóra w tej chwili jest, powiedziałabym, bardziej normalna, zarówno na policzkach, jak i na całej strefie T. Ja co prawda nie mam problemu z przebarwieniami na twarzy, ale muszę wam powiedzieć, że koloryt skóry też bardzo ładnie taki jest rozjaśniony, zupełnie inaczej wygląda. Nawet wczoraj byłam u pani doktor i kosmetolog, która znajduje się tam u pani doktor, dermatolog, zatrzymała się na chwilę przy mnie i mówi: pani Anita, jaką pani ma ładną skórę ostatnio, dzisiaj, taką właśnie rozświetloną, rozjaśnioną, a ja nie zmieniałam żadnych kosmetyków, nie stosowałam jakiegoś rozświetlacza przecież na całą skórę. Zatrzymała się, tak popatrzyła właśnie na moją twarz i mówi, że w bardzo dobrym stanie jest. Ja jestem przekonana, że to jest kwestia tych kosmetyków, dlatego że właśnie przez ostatnie 2 miesiące intensywnie je stosowałam, w porannej, wieczornej pielęgnacji, łączyłam z różnymi preparatami, widziałam, jakie połączenie dają same, obserwowałam moją skórę, jak to oczywiście ja, przez ten okres 2 miesięcy. I moi drodzy, ja wiem, to jest nowa marka, tu są bardzo fajne substancje aktywne i to są drogie kosmetyki, ale jeśli szukacie czegoś, co naprawdę będzie przynosiło efekty w krótkim czasie, jeśli chcecie zainwestować wasze pieniądze w dobrą pielęgnację, to warto się pochylić nad Apigen Royal. I mówię to z czystym sumieniem. To wy poleciliście mi tę markę, żebym ją przetestowała i sprawdziła, bo już wtedy w waszych opiniach i w komentarzach też pojawiały się właśnie te pozytywne słowa w stosunku do marki. Niektórzy pisali mi, że stosują tylko preparaty oczyszczające i widzą poprawy w jakości ich skóry. Widzą, niektórzy stosują krem i serum i też widzą niesamowite efekty i chcieli się upewnić, czy u mnie też tak będzie. I jest, i ja to potwierdzam. Jestem bardzo zadowolona z tego, że odkryłam tę markę i będę do niej regularnie wracać. Co prawda moje kosmetyki już się prawie kończą, serum już mi się skończyło, kremu jest jeszcze odrobina i zostało mi jeszcze trochę pianki. Ale tak, to jest moja miłość i to jest moje odkrycie z zeszłego roku i początku 2021 roku. Kolejna genialna polska marka kosmetyczna, którą wam polecam. Coś mi się zdaje, że dzisiejszy film będzie dosyć długi i mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, ale kiedy trafię na taką perełkę, to no, nie da się po prostu o niej nie mówić. I uwierzcie mi, że mogłabym o niej jeszcze wam tutaj opowiadać i gadać i mówić właśnie fajne jakieś ciekawostki o substancjach aktywnych, o zastosowaniu tych preparatów, ale ten film to chyba trwałby cały dzień. Natomiast ja was bardzo serdecznie zapraszam do sprawdzenia strony marki Apigen Royal, do zapoznania się z tymi kosmetykami, do poczytania tych artykułów, które znajdują się na stronie. Niesamowicie ciekawe, bardzo fajna marka, kolejna marka, którą możecie sobie wykreślić na tych waszych listach, które czasami mi piszecie, że sobie sporządzacie po moich filmach. Polecam wam, zapamiętajcie, Apigen Royal to jest warta uwagi marka. Sami zobaczycie w moich filmach w tym roku, że Apigen Royal będzie się często pojawiać, a przynajmniej będzie wam tam gdzieś śmigać w tych moich filmach.
Żegnam się już, kochani, z Wami. Dziękuję za uwagę i oczywiście widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!